Wydział Nauk Społecznych w Jaworznie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu uroczyście zainaugurował trzeci rok akademicki 2018/2019. Na jaworznickim wydziale studiuje 45 studentów. 10 spośród nich rozpoczęło studia na pierwszym roku. Będą kształcić się w dziedzinie bezpieczeństwa publicznego. Po pierwszym roku mają do wyboru kilkanaście specjalności, m.in. BHP, PR w bezpieczeństwie publicznym i kryminalistykę śledczą. Inauguracja nowego roku akademickiego na jaworznickim wydziale odbyła się w sobotę 29 września. Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru uczelni i odśpiewania hymnu państwowego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Jego magnificencja rektor uczelni, dr Andrzej Zduniak, przywitał przybyłych gości i oryginalnie otworzył uroczystość. Wprowadzeniem do jego przemówienia inauguracyjnego była piosenka z filmu Zwierzogród, dobrana nie bez powodu. W niej takie wersy. Ważne są przyszłe dni, mnie nie złamie nic, chcę przed siebie biec. Jego magnificencja rektor podkreślił, że studenci winni być pełni nadziei i wiary. Bez wiary trudno myśleć o sukcesie w życiu. Bez wiary trudno znaleźć cel w życiu. A bez nadziei to życie jest w ogóle beznadziejne. I gdyby ci nasi przodkowie, tak jak już we wstępie nadmieniałam, nie przepełnieni byli tymi wartościami, to na pewno w trudnych chwilach, a ich było niewspółmiernie więcej częściej niż my ich mamy, nie mieliby siły, nie mieliby odwagi, nie mieliby chęci, żeby wziąć się za zdobywanie, odzyskiwanie niepodległości polskiej. W czasach zaborów życie było zupełnie inne niż my, narzekający na swój codzienny los. Jestem przekonany, że Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa jest tą uczelnią, a jej studenci są tego dowodem, gdzie jednym z istotnych celów działalności dydaktyczno-wychowawczej jest kształtowanie określonego charakteru, kształtowanie ducha, właśnie ducha przepełnionego wiarą i nadzieją. Po przemówieniu jego magnificencji rektora uczelni, studenci pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie, a w nim zobowiązali się do ambitnego zdobywania wiedzy i pielęgnowania wartości humanistycznych. Ślubuję godnie reprezentować swoją uczelnię, dbać o jej dobre imię, a będąc jej ambasadorem, rzetelnie i z szacunkiem zaświadczać o słuszności idei, których jest symbolem. Podczas uroczystości wręczono dyplomy najlepszemu nauczycielowi roku, doktorowi Dobiesławowi Derdzie, najlepszej studentce roku Gabrieli Wilk i najlepszemu studentowi roku Pawłowi Kołodziejowi. W imieniu studentów pierwszego roku Karolina Hezner podkreśliła, że uzyskana wiedza pozwoli zrealizować studentom kariery zawodowe. Wybraliśmy Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa, bo wiemy, że uzyskana wiedza, umiejętności, a także wiara we własne siły i możliwości pozwoli nam zaplanować i zrealizować wspaniałe kariery zawodowe lub naukowe. Koledzy, koleżanki, to od nas zależy, czy uda nam się je zrealizować. Mówi się, że studia to niepowtarzalna przygoda życia, atmosfera, którą zapamiętamy na całe życie, dojrzałe przyjaźnie. Tak wiele zależy od naszej postawy. Dlatego studentom i pracownikom naszej uczelni życzę entuzjazmu, chęci do systematycznej nauki i pracy, aby nowy rok akademicki był dla nas wszystkich pomyślny. Wykład inauguracyjny wygłosiła prorektor uczelni dr Katarzyna Górecka. Wykład zatytułowała Rodziny wojskowe w stuleciu Polski niepodległej. Żołnierski los jest trudny, ale rodzin żołnierzy jeszcze bardziej. Warto się wczuć w rolę żony, która wychowuje dziecko poza domem, z daleka od rodziców, znajomych, czasami nawet w obcym miejscu, nawet bez perspektywy w pracy. Część z tych kobiet albo daje sobie radę z tym, albo nie. Niektóre rzucają się w wir pracy, obowiązków domowych, ale też niektóre nie dają sobie rady i popadają w depresję. Z pewnością wybór Jaworzna na siedzibę zamiejscowego wydziału uczelni nie był przypadkiem. Powód był jedyny i najistotniejszy, czyli osoba, która wystąpiła z pomysłem. I tym osobą był wspomniany podczas inauguracji pan dr Dobiesław Derda, dyrektor zespołu szkół. A że
Kiedyś dawno, dawno temu, no, w zamierzchłych czasach chciał być żołnierzem, mu to nie do końca wyszło, a więc lubi wszystko, co z bezpieczeństwem. Ma porządne klasy mundurowe u siebie, no i zgłosił się z pomysłem, czy moglibyśmy też w Jaworznie utworzyć wydział. I tak to powstało. W działaniach wszelkich uczelni istotne jest to, w jaki sposób wspierają absolwentów w odnalezieniu miejsc pracy. U nas nie ma bezrobotnych absolwentów. I w zasadzie szkoła nie musi pomagać w poszukiwaniu pracy, dlatego że większość absolwentów ma pracę jeszcze przed uzyskaniem dyplomu. Dlatego że kształcimy w obszarach, na które jest zapotrzebowanie ze strony rynku pracy. Także tutaj no, nie mam się czym popisać, a nie będę kłamał. Po prostu misja dydaktyczno-wychowawcza uczelni sprawia, że absolwent po prostu jest poszukiwany przez pracę. Na Jaworznickim Wydziale kształcą się studenci nie tylko z samego Jaworzna i jego okolic. Na zajęcia dojeżdża też studentka z Nowego Sącza. Dowodzi to, że wydział jest ceniony i uznany. Kształcimy zarówno osoby młode, one do nas przychodzą i są to ludzie, którzy chcą kiedyś pracować w służbach policji, w wojsku, chcą pracować w więziennictwie, ale kształcimy również osoby, które po prostu uzupełniają kwalifikacje. Jesteśmy dobrą ofertą dla mieszkańców tutaj okolicy, którzy nie chcą dojeżdżać do dużych ośrodków akademickich, pracują i chcieliby uzupełnić wykształcenie. O wyborze Jaworznickiego Wydziału, oprócz łatwości w dojeździe, zadecydowała również opinia o kadrze naukowej uczelni. Prowadzący są kompetentni, mają odpowiedni zakres wiedzy, potrafią tą wiedzę przekazać. I sprawdza się opinia na temat tej szkoły, czyli jest dobra i przyjazna studentom. Każdy student ma określone wyobrażenia o kierunku studiów i oczekiwania wobec wykładowców. Wydział Jaworzniński, jak podkreślają jego studenci, jest im przyjazny. Ma dobrze dobrany program nauczania, wykłady są na wysokim poziomie. Wydział proponuje ciekawe zajęcia terenowe, choćby w Komendzie Miejskiej Policji w Jaworznie czy Centrum Zarządzania Kryzysowego. Na obecną chwilę moje oczekiwania się spełniły. Przede wszystkim chodzi tutaj o logistykę, bardzo krótki dojazd na uczelnię. Mój charakter pracy też nie pozwala na to, żeby jak najwięcej spędzać czasu poza pracą i poza domem, więc tutaj wszystko stricte na 100%. A zaskakujące jest to, że mimo tego, że jest bardzo dużo przedmiotów związanych z bezpieczeństwem, mnie najbardziej ujęła filozofia, co może być paradoksem, ale polecam wszystkim studiowanie, między innymi na wykładach u pana doktora Palucha. Wyobrażenia o studiach są wypadkową marzeń i przemyśleń. Pani Karolina, studentka drugiego roku kryminalistyki, wybrała ten kierunek, ponieważ dzięki temu zrealizuje swoje marzenia o pracy w policyjnym wydziale dochodzeniowo-śledczym. Wszyscy studenci są przekonani, że Jaworzniński Wydział Nauk Społecznych to bardzo dobra uczelnia. Vivat Akademia, vivat professores. Polskie